Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Moja ojczyzna to historia pamięć o uległych za nasz kraj, pamięć o tysiącach bohaterów niezłomnych jak stal. Dziesiątki niewinnych istnień, kobiety, mężczyźni, starcy, młodzież i dzieci. A po tych istnieniach dziesiątki jasnych krzyży na cmentarzu w Wiśniowej, symboli bestialskiej rzezi pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika w 1944 roku. Mija 78 lat od najtragiczniejszego wydarzenia w historii Wiśniowej i Lipnika. To 78 lat i 78 ofiar, o których dzięki między innymi takim wydarzeniom jak sztafeta szlakiem walk partyzanckich Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, pamięć jest wciąż żywa. W poniedziałek 19 września wyraz tej pamięci dano już po raz 39, łącząc historię ze sportową sztafetową rywalizacją. Nim jednak rozpoczęły się oficjalne elementy wydarzenia, kościół w Wiśniowej wypełnił się po brzegi podczas mszy świętej. Stajemy i my przy tym grobie. Patrzymy na te brzozowe krzyże i głęboko wierzymy, że Bóg w swej dobroci nagrodził życiem wiecznym tych, którzy tam spoczywają. Wzorem lat ubiegłych, po nabożeństwie przy zbiorowej mogile ofiar pacyfikacji oddano hołd. Złożono kwiaty, zapłonęły znicze. Wybrzmiał apel poległych. Stajemy dzisiaj do apelu pamięci u stóp zbiorowej mogiły. Pomnika upamiętniającego mieszkańców Wiśniowej, Smykanii, Pogorzan i Lipnika, którzy zostali zamordowani przez hitlerowskiego okupanta podczas bestialskiej pacyfikacji we wrześniu 1944 roku. Nasi lokalni bohaterowie to nasza lokalna Polska, nasza lokalna Polska to cała Polska, więc musimy pamiętać o tej naszej historii tutaj właśnie lokalnej. Tym samym Polska trwać będzie zawsze. Jak ta historia była? Jednym słowem tragiczna. Tragiczna to był straszny czas. Ciężki czas. Dalej to gdzieś wybrzmiewa w sercach mieszkańców, dalej o tym pamiętają i trzeba o tym pamiętać. Sztafeta szlakiem walk partyzanckich AK i BH to pomysł dwóch nauczycieli, Kazimierza Bubuli z Wiśniowej i Ludwika Dziewońskiego z Dobczyc. Dlatego w sztafetę zaangażowane są właśnie te dwie gminy. Tradycyjnie zatem także w Dobczycach przy grobie nieznanego żołnierza wystawiona została przez 16 Batalion Powietrzno-Desantowy w Krakowie warta honorowa, a także odczytany został apel poległych. Symboliczną wiązankę złożono również przy pomniku na moście Glichowskim. To arcyważne, że tragiczne dzieje, historia, która nigdy nie powinna się wydarzyć, że głos o niej przekazywany jest kolejnym pokoleniom, zarówno gminy Wiśniowa, jak i Dobczyce. To arcyważne, że młodzież rokrocznie angażuje się w obchody rocznicy pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej. Co znaczy słowo angażuje się? Po obejrzeniu niezwykle przejmującego spektaklu przygotowanego przez uczniów i pedagogów Zespołu Placówek Oświatowych Wiśniowej, na to pytanie nie trzeba odpowiadać. W 1944 wszczęła się walka z Niemcem zażartym, który Polaków stale mordował, wywoził. W łagrach męczył, katował. Dominikową najpierw zabili, która na ręku dziecię bawiła. Kula mordercy też je zabiła. Mniejszy braciszek również zabity, w śmiertelnych drgawkach z bólu zwinięty. Trzy trupy w domu pozostawili, które niewinnie strasznie zabili. A potem przeszli w następne chaty. Wszędzie mordują przeklęte katy. Do wygnanego Bryla przybyli i kto był w domu wszystkich zwołali. Józefa Dybła i Sobieskiego z żoną. Przy tym Henika Małego, który na łące krowy popasł. Skrył się pod wierzbą, bo bardzo się bał.
Ten biedny chłopak padł na kolana, prosząc o życie Chrystusa Pana. Lecz zbir okrutny, na nic nie czuły, na prośbę chłopca został głuchy. Wszystkich do jednej izby zgromadził, kazał im leżeć, sam w środku chodził i po kolei wszystkich zabijał. Z czołem w tył głowy czaszki rozbijał. To był wzruszający spektakl. Przykro mi, że tak zginęli i właśnie uczciliśmy tą chwilę śpiewem, tym właśnie spektaklem. Błagali o życie, padali na kolana. Dzieci patrzyły na śmierć rodziców, rodzice umierali z dziećmi na rękach. Jeden strzał w tył głowy, dwa, trzy. W taki sposób oddziały żołnierzy niemieckich dokonały zemsty na ludności cywilnej. Ciała zostawiano lub spalano, czasem żywcem. Tylko dusza za krzyżem w stronę Boga szła powoli. Wilk wolno kona. W straszliwym bólu został spalony, z dzieckiem w objęciach, przy zwłokach żony. W śmiertelnym uścisku razem złączeni, jak kawał drzewa legli spaleni. Manię ranioną za nogi ciągnęli do ognia, bo także ją spalić chcieli żywcem. I biedna, ranna dziewczyna w ogniu się upiekła tak jak zwierzyna. Przyjeżdżam tu prawie co rok ze sztandarem Armii Krajowej. Podziwiam gminę Wiśniową, że tak pięknie tutaj jest wszystko zorganizowane. Najważniejsze jest to, że rodzice, że dziadkowie, że nauczyciele, że księża tutaj w tej parafii uczą dzieci pamiętać. Tutaj władze przychodzą na miejsce, gdzie jest zbiorowy grób ponad 70 zamordowanych ludzi. Ale tutaj z kwiatami, ze zniczami przychodzą maleńkie dzieci z przedszkola, ze szkoły podstawowej. Tu w miejscowej szkole odbywa się akademia. Tu jest sztafeta pamięci. Dzieci biegają między Wiśniową a Dobczycami. Jak pięknie dziś ksiądz proboszcz tu w kościele w Wiśniowej powiedział, że narodu polskiego nie jest w stanie nic zniszczyć, bo z tym narodem jest Bóg, bo z tym narodem jest Maryja i tu się kultywuje pamięć. Po prostu uczy się tej pamięci pamiętać następne pokolenia. Wspaniale tu robią nauczyciele, bo organizują akademie, organizują sztafety sportowe. Dzieci nagradzają. Także ta pamięć tutaj nie zginie. W kontekście wydarzeń z 1944 roku nie da się mówić bez emocji. Ale te emocje zostają także przekłute w ducha rywalizacji. Podczas ostatniego elementu wydarzenia, czyli sztafety, w której startują różne grupy. Fajnie, że jesteś taki organizowany na cześć tych zmarłych żołnierzy. Więc co roku biegnę. W tamtym roku nie udało się nam, bo padało, ale myślę, że dzisiaj będzie fajna pogoda. Muszę pokonać 700 metrów i mam dobre nastawienie. Myślę, że będzie dobrze. W tym roku start sztafety umiejscowiony był w Dobczyckim Rynku, meta w Wiśniowej. Hołd ofiarom pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej oraz poległym na tym terenie partyzantom został należycie oddany. Chwała bohaterom! I niech ta sztafetowa pałeczka, przekazywana z dłoni do dłoni, będzie właśnie symbolem tej pamięci, która na szczęście trwa od pokoleń. Przykro było śpiewać o tych umarłych, że walczyli za naszą ojczyznę i oddawali życie za nią. No ale musimy to jakoś uczcić, tak, uczcić ich pamięć, chodzić na cmentarz, no, podpalić znicze, przynieść znicze i podziękować im, że jesteśmy wolni w swojej ojczyźnie. Uwierz Polsko, naszej wiary nie.